Co, miejscowość zdradzimy, jak się nazywa? Tak, ona jest ogólnie dostępna, jest zresztą miejscowością letniskową. To jest Kęszyca Leśna. Kęszyca Leśna. Piękna miejscowość swoją drogą. Czy lubisz wyprawy w poszukiwaniu przygód? Ja tak, i to bardzo. Ale w pojedynkę z czasem może być monotonnie. Aby przełamać nudę, postanowiłem wybrać się w podróż po kraju. Na moim kanale Przygody Starskiego zapraszam Cię na nową serię filmów Starski on Tour. Moja wielka wyprawa. Przejadę setki kilometrów przez kilka województw i zwiedzę kawał Polski po to, aby spotkać się z kumplami z YouTube i wspólnie ruszymy ku przygodom, podążając śladami historii. A teraz pokażemy Wam z Tomkiem budynek starego koszarowego kina. Parkiet drewniany jeszcze się zachował. Oczywiście powyrywane z korzeniami instalacje. Tak jest. Widać, jak prute ściany były. Dosłownie prute. Piękny kominek. Kamienny Na i całe kaflowy. szczęście kominka nie poniszczyli za bardzo. No i teraz wchodzimy na salę kinową. Szkoda, że latarki nie wzięliśmy. Nie ma przy sobie. Generalnie cała budowa dość spora. Nie wiem, czy cokolwiek będzie widać. Chyba nie za bardzo. Tu jest scena drewniana, ale jest pozawalona. Tutaj jest drewniana. Nie była. No właśnie, bez latarki to coś tam widać, ale nie aż tak. A tu widać. Scena, jakby ktoś chciał, to tam jest. To tam bez latarki to lepiej nie wchodzi, tak jak bez kakakasku. Sala kinowa. Tam na górze były projektory. Bardzo ładnie wygląda teraz. No nie mamy niestety latarki. Spróbuję zapalić swoją latarkę, ale to z telefonu to możemy sobie pogwizdać w najlepszym wypadku. No, No właśnie. nie ma zasięgu. Gdzie niegdzie widać Żyrandol jeszcze wisi. żyrandole. Przepiękne żyrandole tutaj są. Niestety nie widać tych żyrandoli, ale latarki nie wzięliśmy. Rzecz, którą warto zobaczyć, dla której tak naprawdę tutaj przyszliśmy. A mianowicie, to jest jeszcze szafka, a mianowicie schody. O, fajne, takie podwójne. I tu jest wejście na górze kamery, mówię, Projektory. projektory. Operator projektorów tam siedział. Tak, widać tam obłożenie kamieniem nawet na z boku. Nie zauważyłem za pierwszym razem. Kręcone schody metalowe. No to jest Pan operator siedział. tylko szczerze powiedziawszy, to nie pamiętam, czy jest tu bezpiecznie. No, to trzeba uważać. Gruzowisko. No nie wiem, czy to nie jest z drewnianymi No może być drewniany. podłogami. No. Dlatego Raczej konstrukcja drewniana jest i lepiej nie wchodzić. tu nie wchodź. Tu nie wchodź, tak. Może trochę jaśniej, łatwiej będzie wejść. No
No, drewniane. O tak, wszystko widać. Żeby tu się lepiej nie pchać. A ten budynek, ile może mieć lat? No to jest prawdopodobnie po niemiecki budynek. Po niemiecki jeszcze. Istnieje prawdopodobieństwo, że jest to gdzieś co najmniej po 1930. Natomiast pewności absolutnie nie mam, to trzeba było sprawdzić. Czyli powiedzmy, że 80-90 lat może mieć budynek. Na pewno jest przedwojenny. Przedwojenny. On powstał jeszcze za czasów, kiedy stacjonowały tutaj wojska niemieckie. No wiadomo, stacjonowały do roku 1939. O, swoją drogą. Proszę. No tak, cyrylica, później stacjonowały tutaj wojska rosyjskie. Garnizonowy klub. O tak. Klub garnizonowy to jest. Obiekt naprawdę piękny. Ja mam z nim fajne wspomnienia. Byłem tutaj gdzieś w okolicach roku 1990, jeszcze jak to nie było tak bardzo zdewastowane. Wyglądało to troszeczkę lepiej, ale no do dzisiaj też nie jest źle, bo na całe szczęście nie jest jakoś specjalnie dewastowany. Tutaj bardziej został rozkradziony i czas go niszczy, ale jakiejś konkretnej dewastacji na całe szczęście nie ma. Oczywiście były, jak widać na załączonym obrazku, to jest jeszcze podłoga, wylewka. Tutaj były poustawione krzesełka. Takie lastryko, czy jak to się tam dokładnie nazywa chyba? Wylewka. Wylewka taka. Proszę, lampy pościągane oczywiście pozostawały końcówki instalacji, a dziwne, że nikt tego nie ukrył. Tutaj prawdopodobnie kalorytor był. Można się sugerować tym malowaniem, tak, tak. Międzyżebrkowym. Tu jest bardzo ciekawa elewacja. Zmianowano, to też pomieszczone, ktoś tutaj to przynosił. Jest też wejście na górę, natomiast tam jest wejście na tylko i wyłącznie. Tu jest kuchnia albo łazienka. Na górze jest strych, a ten strych nie jest zupełnie ciekawy. No tak, jakieś pomieszczenia socjalne. Czyli wejść trzeba w drugim wyjściu, tak jak wchodziliśmy. Kawałek parkietu jeszcze. Całkiem możliwe, że były użytkowane do końca, nawet przez Rosjan, tak? Tak, tak, oczywiście. Czyli do roku 91 lub 2. Rosjanie tutaj byli do samego końca. Ja byłem niedługo po tym, jak wynieśli się. Wyszli z tego obiektu. Muszę powiedzieć, że tak naprawdę te obiekty nie były jakoś specjalnie poniszczone. No wiadomo, Rosjanie wychodząc nie zostawili tutaj porządku, natomiast zabrali co lepsze tak samo. Też nie do końca. Też nie do końca, bo było tu naprawdę dużo elementów. Problemem stali się niestety szawrownicy, którzy tutaj przyjechali, kiedy obiekt został opuszczony. I wtedy dopiero zaczęły się robić prawdziwe jaja. Obiekt opuszczony, a jeszcze nie zasiedlony. Dokładnie. Przez obecnych mieszkańców. To jest powojskowe całe to miasto. Mhm. Tu było główne wejście, tędy się wchodziło z jednej, z drugiej strony. Tu była prawdopodobnie jakaś fontanna, albo przynajmniej jakaś woda, która sobie tryskała. Także to były naprawdę ładnie zrobione obiekty. No szkoda, bo jest to fajne. Kawałek filiżanki takich, jeszcze został. Takich rzeczy można tu znaleźć naprawdę sporo. Na pewno leży gdzieś tu mnóstwo tego. Wiem gdzie. Wiem, ale nie powiem. I co, miejscowość zdradzimy, jak się nazywa? Tak, tak, ona jest ogólnie dostępna, jest zresztą miejscowością letniskową. To jest Kęszyca Leśna. Kęszyca Leśna. Piękna miejscowość swoją drogą. Obecnie zasiedlona. Świetnie, no Tomasz mówi, Polski, że tak naprawdę tutaj mają mieszkanie, bo swojego czasu ceny były na tyle atrakcyjne, że warto było kupować te mieszkania tutaj.
Pierwotnie był to żołnierz rosyjski, łącznościowiec. A żeby go nie wyburzyć jako złe może skojarzenia i wspomnienia. Znaczy, generalnie była taka zajawka, żeby wyburzać wszystko, co rosyjskie. Na całe szczęście Rada Kęszycy Leśnej, mieszkańcy Kęszycy Leśnej postawili się bardzo ostro i powiedzieli, że nie ma takiej opcji, żeby to wyburzyć. To jest ich. Przerobili żołnierza, jest to w tej chwili żołnierz polski, choć po lewej stronie rosyjskie czołgi i dwóch rosyjskie samoloty i dwóch rosyjskich żołnierzy. Ale to nie ma znaczenia tak naprawdę, czy jest to pomnik rosyjski, czy nie. No, moim zdaniem jest to piękna pamiątka, która powinna być... Którą warto było zachować. Oczywiście, że tak.